Mamy do policzenia taką całkę z prostej funkcji wymiernej, mianowicie całkę od minus 2 do minus 1 z takiej funkcji 16 minus x do trzeciej w liczniku i x do trzeciej w mianowniku. Więc co, no nie widać może na pierwszy rzut oka, jaka jest funkcja pierwotna do tej funkcji wymiernej, ale zobaczymy, że jeżeli zapiszemy tę funkcję wymierną jako sumę dwóch ułamków, no to funkcję pierwotną dosyć prosto będziemy mogli znaleźć i tę całkę policzyć. Czyli przepiszmy może to jako sumę dwóch rzeczy, czyli co, 16 przez x do trzeciej minus x do trzeciej przez x do trzeciej dx, tak? Jeszcze może zapiszmy to 1 przez x do trzeciej jako x do minus trzeciej, żeby nam się to skojarzyło z funkcją potęgową, czyli to jest 16x do minus trzeciej minus na x do trzeciej przez x do trzeciej to jest 1 i to jest taka funkcja do scałkowania. Czyli jaka będzie funkcja pierwotna? Otóż może przypomnę, jaka jest funkcja pierwotna do funkcji potęgowej, tak? Czyli funkcja pierwotna do funkcji potęgowej, czyli całka nieoznaczona z x do p tej to jest co? X do p plus pierwszej przez p plus 1, no plus dowolna stała, prawda? Piszemy zwykle tak, przez zaznaczenie, że ta funkcja pierwotna nie jest jednoznacznie wyznaczona, jest to pewna rodzina funkcji, każde dwie funkcje różnią się stałą, dlatego że pochodna stała jest 0. No i co? I ten wzór obowiązuje dla wszystkich p różnych od minus 1. No, jedyną funkcją potęgową, która nie jest pochodną innej funkcji potęgowej, jest funkcja 1 przez x, no i wiemy, że wtedy funkcją pierwotną do funkcji 1 przez x jest logarytm. Czyli co? Czyli tutaj będziemy mieli tak, funkcja pierwotna do x do minus trzeciej. No my tutaj przy całce oznaczonej się nie musimy tą stałą przyjmować, dlatego że wystarczy nam jakaś funkcja pierwotna, prawda? One wszystkie różnią się stałą, ta stała zniknie przy odejmowaniu. Czyli co? Funkcja pierwotna to jest będzie x do minus drugiej przez minus 2. Powiedzmy, tak napiszmy. No i funkcja pierwotna do 1 to jest x. No można też tutaj p równe 0, prawda? X do zerowej to jest 1, to jest x do pierwszej, czyli x. No ale to bez tego wzoru wiadomo, że pochodna funkcji liniowej jest stała. No i w granicach od minus 2 do minus 1. No i teraz możemy to obliczyć. Czyli w minus 1 to jest tak, 16. No może 16 przez 2 to minus 8 już napiszę, może już, żeby nie ciągnąć tego, czyli tu jest minus 8, może zapiszę to jeszcze tak, minus 8 przez x kwadrat minus x, może to jest prostsza postać, od minus 2 do minus 1, no i teraz liczymy. W punkcie minus 1 to jest minus 8 przez minus 1 do kwadratu minus minus 1, to jest wartość w górnej granicy całkowania. No i trzeba odjąć wartość w dolnej granicy, może tak powinno pisać plus, minus i w dolnej granicy to jest minus 8 podzielone przez minus 2 do kwadratu minus minus 2. No i teraz możemy to obliczyć, czyli tak, minus 1 do kwadratu to jest oczywiście 1, czyli pierwszy składnik jest minus 8 plus 1, to jest pierwszy człon, a drugi odjąć, tu jest co, minus 8 przez minus 4, czyli minus 2 i minus minus 2, czyli plus 2. Czyli to nie daje wkładu, to jest razem 0 i minus 8 plus 1 to jest minus 7. No, zatem ta całka wynosi minus 7.